Dzień dobry, szósta Liga Europy, czyli program, w którym co dwa tygodnie rozmawiamy sobie o tym, co dzieje się na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii, a mianowicie w Championship. Ja nazywam się Krzysiek Bielecki, a razem ze mną tradycyjnie jest Maciej Łaszkiewicz. Cześć, witam. Na samym początku tego odcinka przypomnę wam o zostawieniu łapki w górę, jeżeli podoba wam się ten materiał, jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to oczywiście możecie te, to zrobić w tej chwili. E, a sam podcast dzisiejszy zaczniemy sobie też od e, kilku takich drobnych ogłoszeń. E, przede wszystkim bardzo chcieliśmy podziękować za odzew po, poprze, pod poprzednim odcinkiem, w którym Pytaliśmy Was o drukowane wydanie przewodnika kibica fazy play-off. Te Wasze pozytywne komentarze dały nam dużego kopa do zintensyfikowania naszych prac, więc w tej chwili mogę już zapowiedzieć, że przewodniki będzie można kupić na naszej stronie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu w priorderze. No i wszelkie szczegóły znajdziecie na angielskieespresso.pl, a także na naszych profilach na Twitterze, więc śledźcie wszystkie informacje na bieżąco. Tutaj na YouTubie też podrzucimy na pewno info, jeżeli już się pojawią. Oprócz tego dzisiaj wystartowaliśmy ze sprzedażą naszych limitowanych blues. Jest ich dokładnie setka i schodzą dosyć szybko, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to na pewno nie zwlekajcie z zakupem i zajrzyjcie na naszą stronę internetową. Tam wszelkie szczegóły już w tej chwili się znajdują. Na koniec jeszcze chciałem tylko przypomnieć, że robiąc zakupy w naszym sklepie wspieracie działalność naszego portalu i podcastów, za co serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że razem z wami będziemy się mogli dalej rozwijać. No i po tym przy długim, lekkim wstępie, mam nadzieję, że nam to wybaczycie, przejdziemy sobie już do tego, co jest najciekawsze. A zaczniemy sobie od pytania z zeszłego odcinka. Tomasz Biały zapytał, że rozmawialiśmy już o Luton, rozmawialiśmy o Birmingham, to może kolejnym razem coś o Preston. No i właśnie o Preston sobie powiem dzisiaj słów kilka. No w, na tym w tym Sezonie w zasadzie zasłynęli tym, że zwolni Alexa Nila. Czym to było spowodowane? O, i tutaj jest kilka przyczyn, ale tak naprawdę Preston w tym sezonie wygląda bardzo przeciętnie. W oczywiście do poprzednich sezonów, które za Alexa Neela wyglądały bardzo obiecująco, i tak naprawdę Alex Neal stał się trochę takim swoją ofiarą własnego sukcesu, bo postawił sobie poprzeczkę bardzo wysoko. To, jest jego, to był jego w ogóle czwarty sezon w Preston, a jest drugim menedżerem w przeciągu ostatnich 8 lat. Ostatni raz Preston w ogóle kogokolwiek zwolniło w lutym 2013 roku. Wcześniej Simon Grayson prowadził tę drużynę, przeszedł do Championship, potem uciekł do Sunderlandu, co oczywiście skończyło się bardzo źle i, i znamy tę historię z serialu Sunderland Till I Die. E, później w ogóle jeszcze tak e, kończąc temat Graysona, to miał problem w ogóle ze znalezieniem stałej pracy, a obecnie e, próbuje swoich sił we Fleetwood Town, czyli w League One. Natomiast Alex Neil, który przyszedł na jego miejsce, e, no to tak naprawdę Preston zatrudniał go jako takiego trochę eksperta od awansów i młodego, bardzo perspektywicznego trenera, ponieważ dwa, dwie poprzednie drużyny, które on prowadził, czyli Hamilton Academy, ale szkocką drużynę i Norwich City. Z obyma tymi drużynami awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej. No i właśnie Preston mieli po cichu nadzieję na to, że być może z, z ich drużyną też to się uda, natomiast no nie było ani przez chwilę blisko tego awansu, aczkolwiek moim zdaniem Preston z Aleksem Nilem grało mocno powyżej swoich możliwości, no i to może zostać bardzo przykre zweryfikowane w przyszłym sezonie, bardzo martwi się o ich, o ich przyszłość w Championship, ta drużyna przede wszystkim nie jest dobrze zarządzana i myślę, że to rozstanie z Aleksem Neal'em wyjdzie na dobre przede wszystkim menedżerowi, przede wszystkim Nilowi, który być może znajdzie sobie po prostu inny klub i z tym klubem ma odnieść jakiś sukces, natomiast Preston musi teraz znaleźć kogoś nowego, i nie jest wcale powiedziane, że ta nowa osoba da im jakąś poprawę jakości w grze. No właśnie, ciekawe jest kwestia tego, że oni wciąż nie mają nowego trenera. Ten Frankie McAvoy jest tymczasowym menedżerem. Trochę mówi się o tym, że on zostanie w, w tej roli. Ja tak przejrzałem sobie na stronie desagrace.com, kogo oni typują, kogo Bugmacherzy, którzy tam ofertę mają, kogo typują na, na nowych menedżerów Preston, i pojawia się m.in. Garrett Ainsworth który walczy z Wykiem Wanderers o utrzymanie. Wiem, że tego utrzymania raczej nie wywalcza. Pojawia się nikki Bat, pojawia się chociażby Roy Rojkin. No, są to ciekawe nazwiska. Pytanie, czy, czy któryś z nich faktycznie, faktycznie sprawdzi się w tej roli, który, który z nich faktycznie dostanie taką szansę. Masz kogoś na oku, kto mógłby objąć Presto w przyszłym sezonie? Ja jeszcze czytałem o zainteresowaniu Uwe Roslerem, czyli obecnym menedżerem Fortuny Düsseldorf i też facetem, który wcześniej trenował kilka klubów w Championship, na przykład. Brand Fort Wigan uh, czy Leeds. No, i to jest taki menedżer, który myślę, że jest już całkiem dobrze obeznany tutaj na rynku angielskim. Przy okazji też ma trochę doświadczenia już w, innym, w innych, jakby rozgrywkach. Takie na pewno nazwisko, które bardzo ciekawie tutaj mogłoby nam zawitać do, do Championship. On też w ogóle wypowiadał się na temat Bena Davisa jakiś czas temu, że taki piłkarz rzeczywiście powinien grać na wyższym poziomie niż w Championship. Obecnie nie gra w ogóle, ale skoro już podjąłem ten temat Bena Davisa, to tutaj warto sobie zadać w ogóle pytanie, dlaczego Preston zaliczył taki lekki spadek formy w porównaniu do poprzednich ich sezonów. No przede wszystkim pozbyło się swoich najlepszych piłkarzy, bo Ben Davis sprzedany do Liverpoolu, co prawda tam jego kariera na razie nie wygląda, w ogóle nie wygląda, bo jeszcze nie zaliczył ani minuty. Natomiast Ben Pearson odszedł do Bournemouth, klub opuścił także Darnell Fisher. To wszystko w ciągu ostatnich kilku miesięcy i to wszystko też za kwoty bardzo niskie, bo Preston miało problemy z tym, aby w ogóle rozmawiać z tymi piłkarzami na temat przedłużenia kontraktów. Oni się za bardzo nie chcieli na to godzić tam jednak ich ambicje i czego nie powinniśmy się dziwić, jednak były zdecydowanie wyższe niż gra w Preston za za, za marny worek ziemniaków. No i to wszystko wyszło po prostu z tego, że, że ci piłkarze zostali sprzedani za naprawdę niewielkie kwoty. Wcześniej, na przykład, z tego klubu odchodzili Jordan Hugel i Kalim Robinson za trochę, wy, trochę wyższe kwoty za, za 9 i odpowiednio 7 milionów natomiast Preston po prostu nie sprowadziło nikogo na ich miejsce i to samo. Tyczy się tych ostatnich transferów, czyli odejścia Pearsona, Davisa i Fischera, po prostu nie przyszedł nikt konkretny. Jeżeli ja sobie patrzę na ich transfery w ostatnim czasie, to naprawdę nikt się praktycznie nie wyróżnia. W ogóle gdzieś zniknął nam kompletnie Daniel Johnson, czyli taki zawodnik, który w zeszłym sezonie grał. No naprawdę fantastycznie, no bo był ich największą gwiazdą. Udało z nim się akurat podpisać kontrakt i no, gdzieś tam ukrócić temat transferu, na przykład do Glasgow Rangers, natomiast ten jego sezon jest po prostu kuriozalny, bo, bo, bo nie potrafi strzelić nawet pięciu bramek w, w tym sezonie, gdzie w poprzednim miał 12 goli, więc naprawdę brak jego formy, też tutaj już czas, który nieubłaganie leci dla Scotta Sinclaira. To wszystko są takie przyczyny tego, dlaczego Preston wygląda w tym momencie tak słabo, chociaż trzeba sobie też wprost powiedzieć, że oni są na 16 miejscu i oni raczej z się, w tym sezonie już nie spadną, bo mają przewagę 9 punktów nad strefą spadkową, więc myślę, że że ten sezon spokojnie dojadę do końca. Natomiast kto będzie ich prowadził w przyszłym sezonie? Nie wiem, natomiast będzie miało naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie. Postać Sheda Evansa jest też bardzo ciekawy, jeżeli spoglądamy na, na, to, na tę kadrę Preston North End. No Na pewno, tak jak powiedziałeś, że oni będą chcieli powalczyć o cokolwiek więcej w przyszłym sezonie, to oprócz nowego, dobrego trenera będą potrzebne wzmocnienia. Wiemy, że w tej chwili warunki finansowe klubów Championship nie, nie są najlepsze. Kilka dni temu Daily Mail informowało o nałożeniu zakazów transferowych na 10 klubów Championship. Co prawda Preston nie było w tym gronie, aczkolwiek wiemy, że no, temat tych kłopotów finansowych i tej niewypłacalności Niektórych drużyn jest naprawdę realny i poważny. No ale cóż, no, na pewno. Na pewno są bezpieczni. Jest tam wiele więcej drużyn, które są zainteresowane spadkiem z, z Championship, o czym za chwilę sobie powiemy. No i wydaje się, że, że Preston nie jest w tym gronie, chociaż ta ostatnia porażka 0 5 z Brentford może sugerować coś innego. No Nie byli totalnie zagubieni w tym spotkaniu, i tam w zasadzie nie było żadnych żadnych przesłanek mówiących, że, że to jest drużyna, która powinna grać w Championship. No ale wiemy też, że Brentford w formie to jest ekipa przerastająca tę ligę. No i właśnie może do Brentford i do tego, co dzieje się. Na, gór, na górze tabeli przejdziemy sobie troszeczkę przed anteną, przed wejściem na antenę, przed rozpoczęciem nagrania porozmawialiśmy sobie o tym jak wygląda sytuacja na górze tabeli no i jesteśmy chyba już zgodni, że Norwich City awansowało do, do Championship im wystarczy w zasadzie wygrać jedno spotkanie w następnej kolejce to jest mecz z Banmów, żeby wyrobić sobie na tyle wysoką przewagę nad Swansea i Brentford, żeby, te ich, żeby ten ich awans był już pewny, no i co zresztą, co z pozostałymi ekipami? No, Norwich w tym momencie już wyrównało tak rekord punktowy z zeszłego sezonu, jaki miało Leeds United, które zdobyło mistrza, natomiast za ich plecami jest przede wszystkim na razie Watford, który ma przewagę 7 punktów nad Swansea, chociaż między Watfordem a Swansea jeszcze będzie mecz bezpośredni w ostatniej kolejce, na który naprawdę bardzo gorąco czekam. Natomiast Watford jest też w bardzo komfortowej sytuacji, bo oni po zmianie ustawienia przez Munioza na 4-3-3 mają bilans z 11 zwycięstw jednego remisu, jednej porażki, więc tutaj raczej jakiejś katastrofy no, nie wróżę tej drużynie. Bardzo ważny mecz ostatnio wygrali 2-0 z Reading po dwóch świetnych bramkach Ismaila Sara. Ten facet naprawdę się rozkręcił. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na e, terminarz Watfordu, no to tam jest trochę jeszcze takich meczów, które e, oni e, mogą zaliczyć do takich trudniejszych, bo nie mówię już tylko o meczu ze Swansea, Mecz ze Swansea będzie akurat na ich stadionie, natomiast czekają ich jeszcze wyjazdy do Norwich i do Brentford, czyli mecze praktycznie bezpośrednio między drużynami, które są w tej pierwszej szóstce i to może być dla nich bardzo ważny test, taki sprawdzian, czy oni naprawdę zasługują na to, by awans do Premier League. Jeżeli sobie tutaj jeszcze taki kontekst historyczny dodamy, no to w zeszłym sezonie. West Brom, który zajął drugie miejsce miał 83 punkty, natomiast Watford w tym momencie ma już 82, więc brakuje im tak naprawdę jednego punktu do tego, żeby wyrównać rekord drugiej drużyny z poprzedniego sezonu, co by sugerowało, że ta drużyna jest gotowa na to, by jednak do, do Premier League wejść i, i na to, żeby w tej wyższej lidze grać, a, a nie tylko ogrywać inne drużyny w Championship. No, dosyć mocne wydają się te dwie ekipy, które wygrywają prawdopodobnie Championship, bo ja jestem tego zdania, że tam w pierwszej dwójce nic już się nie zmieni. Wydaje mi się, że też na miejscach od 3 do 6, nie licząc jakiejś tam kolejności, która jeszcze może się przetasować, też ten skład już nam się nie zmieni i to Swansea, Brentford, Barnumów i Barnsley będą tymi ekipami, którymi, o których będziemy pisać w naszym przewodniku kibica, który jeszcze raz serdecznie polecam i zapraszam do zapoznawania się, kiedy już, kiedy już będzie dostępny. No, mam wrażenie, że to wszystko. Wszystkie ekipy złapały odpowiedni, odpowiednią dyspozycję w tej chwili. Wiem, że Brentford miał swoje problemy, ale Thomas Frank kompletnie przemodelował te drużynę na spotkanie z Preston. Zmienił ustawienie, no co zaskutkowało wygraną 5 do 0. Barnmouth pod wodzą Jonathana Woodgate gra świetnie. Barnsley dokładnie tak samo. W Swansea przebudził się Jamal Lowe. No, Każda ta drużyna ma odpowiednie argumenty do tego, żeby, żeby w tych playoffach zagrać. Z kolei no, Cardiff City po tej porażce 5-0 z Sheffield Wednesday powinni już nie występować w tym sezonie, w ogóle nie wychodzić na boiska, bo to jest istny kryminał to, co tam się zdarzyło. A Reading też zalicza dosyć słabszy okres no, i traci już 5 punktów do Barnsley, więc mnie szczerze wydaje się, że tam już nic się nie pozmienia w tych playoffach, jak ty to widzisz, Maćku. Reading jest to jeszcze jedyna drużyna, która może nawiązać jakąś walkę, bo tak jak mówisz, Cardiff tutaj już wypadło Kompletnie oni tracą masz 12 punktów. To jest niemożliwe, żeby w pięć kolejek taką stratę do Banzli odrobić Tam poniżej też trochę zawiedli, zawiedzony jestem Middlesbrough, bo myśleliśmy, że może jeszcze tutaj Neil Warnock i jego ekipa jakoś nawiążą walkę pod koniec sezonu, ale to już jest niemożliwe. Więc tak naprawdę tylko to Reading, który znajduje, znajduje się na siódmym miejscu, traci w tym momencie 5 punktów do Banzley. Wszystko jeszcze w ich nogach, tak naprawdę. Jeżeli miałbym kilka słów powiedzieć o Reading, no to, to jest taka drużyna, która rozbudziła nasz apetyt przez pierwszą bardzo udaną część sezonu. Warto ich, mimo wszystko, za to docenić. Bo gdyby nie Pałnowicz, to byliby prawdopodobnie gdzieś w środku tabeli. W ogóle dzięki Pałnowiczowi dostrzegliśmy, jakich mają dobrych piłkarzy i takich perspektywicznych. Natomiast wyciekła ostatnio taka sprawozdanie finansowe Reading, w którym za poprzedni sezon widać ewidentnie, że oni mają, notują ogromną stratę powyżej 43 milionów. To oczywiście jest zasługa, wina raczej, przede wszystkim wysokich tygodniówek, też braku kibiców od pewnego momentu na stadionach no i po prostu takiego dosyć średniego zarządzania, bo też jeżeli mielibyśmy spojrzeć na transfery Reading, no to tam dużo piłkarzy przechodziło za całkiem spore kwoty natomiast mało piłkarzy odchodziło za jakieś jakiekolwiek dobre pieniądze teraz to się może oczywiście zmienić, no bo wydaje mi się, że stracą po sezonie Michaela Olis i, i Omar czyli piłkarzy, którzy no, odejdą z tego klubu nawet gdyby jeszcze Reading jakimś cudem weszło do playoffów i tam walczyło do ostatnich do ostatniej minuty. No to ci piłkarze wydaje mi się, że po prostu pójdą do, do lepszej ligi. Niekoniecznie do Premier League, bo o Richardsie mówiło się w kontekście transferu nawet do Bayernu Monachium. No a Reading. Tutaj jeszcze kibice na pewno wiążą nadzieję z tym, że, że być może John Swift wróci w końcu po kontuzji, bo ta drużyna czeka cały sezon na powrót Jona Swifta i tak naprawdę nie może się doczekać, bo jak już ten piłkarz wrócił, no to za chwilę, za chwilę znów kontuzja się odnowiła i tak ta terenawera praktycznie trwa od samego początku sezonu. Natomiast ciężko będzie naprawdę Banzli sięgnąć, bo mimo, że to jest 5 punktów straty, no to Banzli cały czas utrzymuje naprawdę bardzo dobrą formę, bo gdzieś od połowy stycznia oni przegrali tylko jeden mecz z Sheffield Wednesday. Bournemouth też się obudziło i tak jak mówisz, za Jonathan Woodgate a gra naprawdę świetnie. Tam przede wszystkim ofensywa funkcjonuje znakomicie, bo Arnold Juma w tym momencie jest jednym z lepszych piłkarzy w ogóle w Championship. Z ostatnich dziesięciu meczów w ogóle notuje takie statystyki, że, że ponad połowa dorobku z całego jego sezonu właśnie pochodzi z tych ostatnich dziesięciu meczów. Też jakieś niesamowite statystyki bram strzeleckie i asystenckie notuje Filip Bidding, czyli facet, którego raczej kojarzylibyśmy z destrukcji z gry w środku pola. Więc Bornów jest takim teraz dosyć wesołym futbolem, który naprawdę potrafi zachwycić. No a Brentford i Svonzie to drużyny, które raczej mają to miejsce w, w barażach zapewnione i co najwyżej mogą jeszcze tutaj liczyć na jakieś jakąś obniżkę formy od Fordu i ewentualnie zwycięstwo właśnie z tą drużyną w bezpośrednich starciach. Wspomniałeś o tej sympatii do Reading, no, na pewno pałamy sympatią do tej ekipy, bo emocjonowaliśmy się tym, tym ich startem sezonu, który był naprawdę niesamowity, no ale chyba umówimy się jasno, że bardziej zależy nam na tym, żeby to Michał Helix znalazł się w playoffach i żebyśmy mieli polskiego piłkarza w piłkarza w tym gronie, więc no, Reading w przyszłym roku jak najbardziej, ale w tym roku zostawmy, zostawmy miejsce w playoffach dla Barnsley, zwłaszcza, że no, to byłaby w ogóle ciekawa historia. Historia, gdyby Barnsley awansowało do Premier League, nie dość, że powie w świeżości. Prawdopodobnie byliby spisani na straty w przyszłym sezonie Premier League, ale, ale byłoby to na pewno coś, coś nowego i coś innego. Zresztą no, każda z tych drużyn nie licząc może Barnmuth, wniosłaby do Premier League coś ciekawego. No ale cóż, ciekawie jeszcze niż na, niż na szczycie tabeli w Championship dzieje się na jej dnie. Tam wiemy, że ze spadkiem pogodziło się już prawdopodobnie Wickham Wanderers. Co prawda oni dzielnie walczyli o to, żeby, żeby utrzymać się w, w Championship i jeszcze, jeszcze gdzieś tam ten, te nadzieje odnośnie, odnośnie utrzymania się, się tliły. Oni przed spotkaniem z Luton wygrali trzy z ostatnich pięciu meczów i jeden zremisowali, no ale ta przegrana z ekipą na Jonesa prawdopodobnie już przekreśliła, przekreśliła ich szansę. Sheffield Wednesday też traci już w tej chwili do bezpiecznego Coventry aż 7 punktów, ma od nich jedno spotkanie mniej. Mówiliśmy kilka tygodni temu, że naprawdę wiele ryzykuje Darren Moore biorąc tą robotę no i wszystko wskazuje na to, że to ryzyko się nie opłaciło i będziemy mieli dwa spadki drużyn z Sheffield do niższych lig i to Sheffield United oczywiście do Championship, a Sheffield Wednesday do League One. No, przykra, przykra sprawa, wiemy, że przydarzyło się to, to zwycięstwo 5-0 Teraz Cardiff, ale potem później było już tylko gorzej. E, no a później robi się bardzo ciekawie, bo mamy Roderham, mamy Coventry i mamy Derby County, czyli te trzy ekipy które najbardziej są zamieszane w walce o to ostatnie, 22. zagrożone miejsce. E, I tak nie przesłyszeliście się, jest w tym gronie Derby County prowadzone przez Wayne Runeya. Tak, dokładnie, nie przesłyszeliście się, Derby County jest zagrożony spadkiem i gdzieś w ogóle przeoczyliśmy ten moment, w którym Barany ponownie muszą duszyć o spokojny bit championship i kibice nie są do końca pewni, jak ta historia się zakończy jedno zwycięstwo w ostatnich dziesięciu meczach. Bilans razem, jedno zwycięstwo, trzy remisy i sześć porażek. Kamil Jóźwiak po prostu z kadry wciąż jest tym samym Kamilem Jóźwiakiem, którego znaliśmy w meczów z derby, a nie z meczów reprezentacji Polski. Ewidentnie widać, że nie umie się odnaleźć w tej drużynie i to zgrupowanie, na którym spisał się bardzo dobrze, też nie odbiło się na nim jakoś w żaden sposób pozytywnie. No i znowu się zaczęliśmy zastanawiać, dlaczego Wayne Rooney nie potrafi jakoś tej drużyny poskładać i czy jest na pewno odpowiednim menedżerem. Na, tej, na, tej, na tym miejscu. Też warto tutaj dodać trochę, że derby mierzy się w tym momencie z kontuzjami. Tam z tyłu mają trochę problemów, muszą grać młodzikami, czyli 18-letnim Tedenem Mengim i 19-letnim Cornelem McDonaldem. To wygląda naprawdę źle. No i przede wszystkim bramkarz. W tym momencie derby gra bez bramkarza, ponieważ David Marshall, 36-letni bramkarz, wydaje mi się, że to jest jego ostatni sezon w Championship. Jego forma w tym sezonie to woła o pomstę do, do nieba. No a Keleros, gdy wszedł i zastąpił go na kilka meczów właśnie z powodu kontuzji marszala, był jeszcze gorszy, więc to wygląda naprawdę bardzo źle. Gra nie bez, 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 bez pewnego człowieka między słupkami z tyłu No może się skończyć tragicznie do tej drużyny. Twoim zdaniem Derby się utrzyma, czy będą jednak, mimo wszystko, tutaj walczyć o to do, do ostatniej kolejki i może to się skończyć dla nich źle. Ja spodziewam się tutaj właśnie złego, złego finiszu dla derby Canty. E, wspomniałeś o tym, że brakuje pewnego człowieka z tyłu, tam pewnego człowieka brakuje też w środku pola, e, a tym pewnym człowiekiem był no, niewątpliwie Christian, Christian Bielik. Już można poczytać e, komentarze kibiców derby, którzy e, odpowiadając na to przełożenie meczu tam o kilka godzin ze względu na pogrzeb księcia Filipa. E, pytają, czy można by było przeciągnąć cały sezon do czasu, aż Krystian Bielik wróci z, z urazu i będzie mógł pomóc derbykanty w walce o utrzymanie. No i faktycznie ekipa ja wciąż nie pozbierała się z, z tego braku Krystiana Bielika i z tego, że on wypadł znowu z gry. Znalazłem taką ciekawą statystykę, że w 12 meczach z Krystianem Bielikiem oni zanotowali 8 czystych kont w tym sezon, w, ty, w tych właśnie 12 meczach, a w sumie w całej reszcie sezonu tylko cztery spotkania oprócz tego, więc no to naprawdę pokazuje, jak wielki wpływ miał krystan Bielik na tą drużynę i jak bardzo go bardzo go baranom brakuje w tej chwili. No Wiem, że tam problemy są w zasadzie w każdej płaszczyźnie. Wspomniałeś o obronie, ale w ofensywie derby strzeliło tylko 30 bramek w tym sezonie. To jest tyle samo, co Wykem Wanderers, no i oczywiście najmniej w lidze w tym, w tym wypadku. Wiemy, że Colin Kazim Richards coś tam strzela i robi co może na dobrą sprawę, no ale brakuje im chyba Wayne'a Rooney'a w ataku, a nie Wayne'a Rooney'a na ławce, na ławce rezerwowych. Wiemy też, że derby Kant jest w tej chwili w trakcie drugiego już przejęcia w tym sezonie, bo najpierw mówi Mówiło się o szejkach, w tej chwili mówi się o Eriku Alonso. No i jest to zdecydowanie bardziej poważna, poważna sprawa. No, ciekamy, czekamy, kiedy, kiedy potwierdzi się to już całkowicie oficjalnie, że derbykanty ma nowych właścicieli. Wiemy, że klub już podawał komunikat, że wszystko zostało dograne. No ale realia futbolowe są takie, że zanim to wszystko nie, nie potwierdzi się już tak w 100%, to nigdy nie możemy być, być pewni. No i ciekawe w ogóle też, czy, czy, czy Erik Alonso wie, że może przejąć klub z Ligwana, nie z Championship. No i ciekawe też wtedy, co z Wayne'em Runejem. Rzekomo sam Alonso chce go zostawić u sterów. Runej ma kontrakt do, kontrakt do 2023 roku. no Jest to ciekawa opcja, no bo kiedy, kiedy Kamil Jóźwiak przychodził do Derby Canty, to mówiliśmy, że niebawem będzie mógł grać w Premier League, a tymczasem bliżej jest gry w trzeciej lidze angielskiej zamiast w pierwszej. No, przykro byłoby oglądać Derby Canty w One, no ale są drużyny, które są lepsze w tej chwili i na pewno drużyną w lepszej formie jest Rotherham United, której nie sposób nie kibicować, bo mierzą się z tak napiętym terminarzem, że nie można rzucić tego największemu wrogowi. On czy w lepszej formie to bym trochę polemizował, bo Dostali 0-3 do z Wykąp około tydzień temu, ale na szczęście od tamtego racja, momentu racja. Od tamtego meczu na, na szczęście trochę się odbili, ponieważ zremisowali z Huddersfield 0-0 i w końcu wygrali mecz z Queen's Park, będzie z 3-1. No i tak, spoglądamy, myślę, że ten drużyny jest ogromnym sympatią z racji tego, że oni mają najwięcej meczów do odrobienia i są teraz w tym momencie w takim maratonie, którego naprawdę nie życzę nikomu. Grają 3 mecze w ciągu jednego tygodnia, łącznie 5 meczów w 12 dni, Dwa mecze mają już za sobą. I gdy my dzisiaj rozmawiamy, jest środa, Roderham ma jeden dzień przerwy, jeden dzień odpoczynku między meczami i za chwilę gra mecz arcykluczowy, naprawdę bardzo ważny z Coventry, czyli z różną, która znajduje się jedną pozycję wyżej, który może zadecydować tak naprawdę bezpośrednio tutaj o, o losie e, spadku i utrzymania, e, więc ogromna szopa dla nich, że wygrali z Queens Park Rangers, tam zadziałały po prostu kontry, dwa w Freddy'ego Ladapo no i Paul Warren, czyli manager te tego zespołu ma na nadzieję, że właśnie to zwycięstwo z Queens Park Rangers da im potężnego kopa bo tego potrzebują, oni w tym momencie naprawdę mają wszystko w swoich rękach bo mają do odrobienia aż trzy mecze i jeszcze cały czas muszą grać przecież też te kolejki na bieżąco więc łącznie do rozegrania 8 spotkań tracą trzy punkty do Coventry, jeżeli wygrają ten bezpośredni mecz z Coventry, no to wtedy zrównają się z nimi punktami i tak naprawdę będą mieli wtedy już tylko jeden punkcik do derby który jest na 20 miejscu i to wszystko strasznie się spłaszczy i tutaj naprawdę każdy najmniejszy błąd będzie mógł decydować o tym, czy ktoś się utrzyma albo ktoś spadnie i naprawdę Robert ja im bardzo mocno kibicuje, chociaż jeżeli patrzę na te drużyny, które biją się o utrzymanie, to myślę, że szkoda byłoby mi po trochu każdego, no bo jeszcze wracając na chwilę do derby, no to to jest taki sezon dla nich, który naprawdę jest absolutnie do zapomnienia i jeżeli opierasz swoją grę, swój atak, ale generalnie całą swoją grę na piłkarzu jakim jest Colin Kazi w championship, no to nie możesz liczyć na jakieś udane wyniki i Derby naprawdę tutaj znajduje się w bardzo trudnej sytuacji a Rotherham, jeżeli tylko zdobędzie no nie wiem, kilka punktów, jedno zwycięstwo nawet z tych zaległych meczów, to już naprawdę zrobi się gorąco nie tylko Derby, ale też Coventry, a być może też Huddersfield. No ja liczyłem po trochu, że Tom Lawrence wracający do gry odmieni troszeczkę, grę, troszeczkę sytuację Derby Kanty w ofensywie. Wiemy, że to jest piłkarz, który potrafi dużo wykreować, dużo sam strzelić. No, widzieliśmy tą bramkę bodajże z Reading honorową, tak z, z dystansu w samo okienko. No i na że właśnie jego powrót do drużyny, jego regularna gra będzie w stanie troszeczkę wpłynąć na tę tą, na tą ekipę Wayne Runy, ale kompletnie kompletnie nic to nie dało. No i ciężko patrzeć na to, jak Wayne Runy w zasadzie nie wie, jak poukładać tę te, te ofen swoją ofensywę. Widzieliśmy, jak Kamil już grał na kadrze, widzieliśmy, że to nie jest słaby piłkarz i człowiek, który ma jakiś wielki dołek, więc wydaje mi się, że to jest kwestia tylko i wyłącznie dobrego ustawienia i dobrego planu na, dobrego planu na tę grę, którego Wayne Runy w tej chwili wydaje się nie mieć. Tak jeszcze nawiązując, do, do tego bezpośredniego meczu Rotherham z Coventry City. To, to jest bardzo ważny mecz dla Derby County. bo jeżeli założymy, że Coventry wygra to spotkanie, przeskoczy Derby w tabeli, a Roderham wciąż będzie miał dwa spotkania mniej, więc jeżeli je wygra, również przeskoczy Derby County w tabeli. To oznacza, że podopieczni Wayne'a Runeja nie będą mogli już liczyć tylko na siebie, tylko będą zależni od innych wyników, które gdzieś tam rozgrywają się obok, a to nigdy w piłce nożnej nie jest komfortowa sytuacja. Śledziłem sobie Twittery kibiców Derby County. W trakcie tego spotkania QPR Rotherham, ostatniego. I tam pojawiła się narracja, że to jest jedno z najważniejszych spotkań dla Derby Canty w tym sezonie. Oni naprawdę żywili nadzieję, że Queen's Park wygra ten mecz. No a tu okazało się, że to właśnie The Millers wygrali to spotkanie. No i ich sytuacja naprawdę jest w tej chwili ciężka. I ja naprawdę nie zdziwiłbym się, jeżeli trójka Spadkowiczów w tym sezonie to będzie Łyką, Sheffield i właśnie Derby Canty. Byłoby na pewno przykro, aczkolwiek jest to, jest to całkowicie realna sprawa w tej chwili. No i z, z wielkim zaciekiem nie będziemy obserwować to, co dzieje się to co dzieje się na, na boiskach Championship w tych ostatnich pięciu, dla niektórych sześciu, a dla niektórych nawet ośmiu kolejkach, bo tak jest właśnie w przypadku Rotherham United, które walczy ze wszelkimi przeciwnościami losu. Do to, to już jest drugi raz, w którym oni się biją o utrzymanie i w zeszłym sezonie, znaczy w poprzedni raz, gdy to było, czyli dwa sezony temu, oni mieli 40 punktów i zajęli trzecie miejsce od końca, czyli byli tym najlepszym spadkowiczem. W tym momencie mają 39, więc nawet jeżeli będą Mieli lepszy wynik w tym sezonie, no to może się okazać, że spadnie. Byłoby, że spadną. To by było naprawdę bardzo głupie dla nich, jeżeli pobiją rekord z tamtego sezonu 18-19, a okaże się, że to jednak nie wystarczy. I tak statystycznie w tych ostatnich sezonach, no to zdarzały się nawet takie sytuacje, w której drużyna, która przekaczała ten próg 50 punktów, spadała. I tak było w przypadku Blackburn Rovers w sezonie 16-17, a w tym momencie 50 punktów ma Bristol City, na który jest na miejscu 14. Oczywiście nie mówię tutaj, że Bristol się nagle. Bi o, o utrzymanie, ale to pokazuje, ile jeszcze jest punktów do zdobycia, i jak, na jak wysoki poziom jeszcze te drużyny muszą e, po prostu wejść, aby, aby sobie zapewnić to utrzymanie. I kto wie, czy przypadkiem e, Roderham jednak nie pobije tego swojego rekordu z przed dwóch sezonów, i to tym razem jednak im utrzymanie po prostu zapewni. Kończąc już w zasadzie nasz dzisiejszy podcast, warto wspomnieć jeszcze o jednej walce, która gdzieś tam toczy się na górze tabeli, e, a mianowicie walce, walce o koronę króla strzelców, bo te liczby tutaj najlepszych armat Championship w tym sezonie są naprawdę imponujące. Wiemy, że Ivan Tony był niedościgniony przez w zasadzie większą część sezonu, ale Timu póki gdzieś tam nadrobił te, te różnice i w tej chwili traci tylko cztery gole do, do Toneja. Finn strzelił 25 bramek w Championship w tym sezonie, z kolei Anglik 29. Wiemy też, że Ivan Tony jest bardzo blisko przebicia rekordu Glena Marea, rekordu wszechczasów strzelców Championship, czyli 30 bramek w jednym sezonie. Jak myślisz, Maciek, który z nich sięgnie po koronę króla strzelców, bo ja już byłem pewien, że to będzie Tony. A póki jednak podjął rękawicę w końcówce. No, póki ma niesamowitą formę, ale wydaje mi się, że Iwan Tony jednak trzyma w garści tę ten, ten nagrodę dla króla strzelców. Jeżeli jeszcze Brentford będzie grać w barażach, a najprawdopodobniej będzie grać, no to Tony ma dodatkowe trzy mecze. Nie wiem, czy one się liczą w ogóle do tego, ale wydaje mi się, że się liczą, więc będzie miał jeszcze dodatkowe trzy mecze do tego, żeby coś strzelić. A strzeli tam, wydaje mi się, że na 99%. Z tego co wiem, to nie liczą się do, 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 do korony króla strzelców. Ale i tak, aczkolwiek, i tak. tak. No, Póki gra już na luzie w tej chwili, nie? Oni już nie, już, nie, już nie mają żadnej presji praktycznie, więc też te bramki gdzieś tam być może będzie łatwiej strzelać. No ale na pewno będzie, na pewno będzie ciekawie pod koniec sezonu. No, i jestem bardzo ciekawy, bardzo ciekaw, jak sklasyfikujemy tych dwóch piłkarzy w naszym rankingu 50 najlepszych piłkarzy. Championship tego sezonu, który pojawi się na łamach naszego przewodnika Kibica, do którego jeszcze raz zapraszam. No, będziemy mieli na pewno dużą zagwostkę, ale jakoś postaramy się. Postaramy się sobie poradzić z tym problemem. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeżeli podobał wam się ten materiał, to jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapki w górę. Razem ze mną tradycyjnie był Maciej Łaszkiewicz. Dzięki. Spoiler, mojego top 50 to obaj i Tone i Pupki znajdują się za błędią. To nie będzie, nie będzie łatwo w, naszym, w naszych dyskusjach, bo ja jednak Tone'a ja stawiam chyba wyżej. Dajcie znać w komentarzach, kto waszym zdaniem był w tym sezonie lepszym piłkarzem, czy Toney, czy Emiliano Buendia, a my słyszymy się już w następnym odcinku. Dzięki za uwagę.